Ja generalnie mam tak, że kierunek dzieci był dla mnie taki zawsze bardzo istotny i ja byłam wiele lat pracowałam jako niania i z wielką frajdą niańczyłam wszystkie dzieci, wszystkich przyjaciół, więc w zeszłym roku, kiedy miałam nawet niekoniecznie więcej czasu, tylko poczułam, że jest taki moment, że teraz trzeba coś tak jak powiedziałam wcześniej, tą energię dobrą spożytkować i te wolne chwile. I akurat o interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w Otwocku dowiedziałam się z telewizji, bo ambasadorką fundacji jest Magdalena Różdżka. Zadzwoniłam, dowiedziałam się, jakie rzeczywiście trzeba spełnić warunki, żeby być. Poszłam pierwszy raz, no i tak już zostałam. I chociaż zdarza mi się angażować w różne inne akcje charytatywne, tak jakoś to moje serce tam jest bardzo mocno przywiązane do tego miejsca akurat. Fundacja Rodzin Adopcyjnych. Ja jestem bardzo zaangażowana dokładnie w interwencyjny ośrodek preadopcyjny w Otwocku, gdzie są dzieciaczki od urodzenia do średnio do pierwszego roku życia. Czasami udaje się, żeby były troszkę dłużej. Te dzieci są takie, są niewiarygodnie ufne i ponieważ nieprzyzwyczajone są do jednych rąk, czyli do jednego rodzica, które się nim na co dzień zajmuje, to te dzieci są takie strasznie spragnione opieki i czułości. I to jest dla mnie niesamowite przeżycie za każdym razem i doświadczenie, ponieważ mam przyjaciółki, które mają małe dzieci i nawet moja siostrzenica, która ma półtora roku, czasami na mój widok jeszcze płacze. Tak te dzieci za każdym razem po prostu wyciągają z radością ręce, bierzesz je na ręce i one się automatycznie milkną, ponieważ to są dla nich te cenne minuty czułości, ciepła, które dostają. Więc nawet taki wolontariat, nawet te ręce, które te osoby, które przychodzą i się zmieniają, to nawet ta chwila dla tego dziecka przytulenia, kontaktu fizycznego jest, myślę, niezmiernie istotna. I ja mam poczucie, że nawet ten czas mój tam parę razy w miesiącu, jeśli mi się uda na parę godzin pójść, to mam wrażenie, że coś tym dzieciom daje. I zachęcam wszystkich innych również do tego, żeby jeżeli mają takie jakieś pokłady czasu, energii i jakiegoś ciepła, to że mogą w ten sposób to spożytkować.